Rozmawiam z człowiekiem, który jest chory. Jest chory na przewlekłą chorobę. I on słucha pani doktor, cudotwórczyni, która tłumaczy, jak działa ludzki organizm, czym należy ten ludzki organizm karmić, żeby człowiek był szczęśliwy, żeby ten organizm był szczęśliwy, żeby się rozwijał, żeby miał dzieci, które potem będą gaworzyły cały czas będą gaworzyły. I jak już wydaje się, że wszystko zostało powiedziane, to nagle pojawia się zasadnicze pytanie: ale czemu ja jestem chory? Przecież ja nie piłem, nie paliłem i nie ćpałem. Ja w życiu nie wypaliłem ani jednego papierosa. Ja w życiu nie piłem alkoholu. Czemu ja jestem chory? Ja w tym momencie patrzę na człowieka i tłumaczę mu jeszcze raz, co to są glutenomorfiny, co to są kazeomorfiny. Tłumaczę mu jeszcze raz, w jaki sposób to wpływa na jego organizm, to, co on je. I wtedy człowiek głęboko kiwa głową ze zrozumieniem i zadaje mi kolejne pytanie: ale czemu ja jestem chory? Przecież ja zdrowo się odżywiałem, nie piłem, nie paliłem, nie ćpałem. Czemu ja jestem chory? I wtedy tłumaczę człowiekowi jeszcze raz o tym, czym człowiek powinien się żywić, co wpływa na jego dobre zdrowie, co powoduje, że jego organizm pracuje. I człowiek kiwa głową i zadaje pytanie: ale czemu ja jestem chory? Czemu tak się zdarza, że inni, którzy ćpają, piją, palą, nie są chorzy, ale ja jestem chory, mimo że się zdrowo odżywiałem? I tak wtedy myślę sobie, że ja człowiekowi wszystko wytłumaczyłem, z wyjątkiem jednego, że czasami z powodu tego, co się je, to po prostu rozum paruje. Rozum po prostu nieużywany odpływa w siną dal. I kochani, ja wiem, że to jest trudne do zrozumienia, ale jeżeli się byle co je, to się byle jak myśli. I dlatego zapraszam was na obiadek, bo właśnie jest pora obiadowa. Smacznego!